Tydzień temu sprezentowaliśmy ukraińskim instytucjom 500 akumulatorów Tesli. I żeby nie było, ukraiński minister Michajło Fedorow za nie grzecznie podziękował. Może nie tyle co nam, ale Elonowi Muskowi. Jednak ja wychodzę z założenia, że kupić to może byle chłystek, tym bardziej, że kupował nie za swoje, a skonstruować takie cacko to jest nie lada sztuka. Mimo wszystko pomyślałem sobie, że może komuś się to nie spodobało, może komuś nie pasowało i wszedłem na ukraińskiego OLX-a. Póki co jest tylko jedna oferta, zdjęcia z katalogu, suche dane techniczne, więc nie skorzystam, czekam na więcej ofert. Jednak algorytm portalu podesłał mi do proponowanych polskie wojskowe racje żywnościowe sygnowane orzełkiem oraz logiem Kancelarii Rady Ministrów. Ale jeżeli komuś by nie pasowały polskie racje żywnościowe, to są i kanadyjskie, amerykańskie, duńskie, francuskie, łotewskie i oczywiście ukraińskie. Pyszne jedzonka i tak dalej. Witam Was. Zacznijmy od oferty pana Walerego. To tam najtaniej można dostać polskie racje żywnościowe sygnowane Kancelarią Rady Ministrów i polskim orzełkiem. W ofercie mamy dwa smaki, fasolka po bretońsku i gulasz z kurczakiem i z warzywami. Polska sucha racja dzienna to różnorodny asortyment smaków, który zaspokoi nawet najbardziej wymagające gusta gastronomiczne. Możesz cieszyć się smakiem mięsa, ryb lub innych potraw, które zachowują swój naturalny smak i dobroczynne właściwości. Nie przegap okazji, aby zaopatrzyć się w tę niezawodną i smaczną polską suchą rację pokarmową nowego typu z nagrzewaniem. Podróżuj wygodniej i ciesz się pysznym jedzeniem dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu na zewnątrz. Sztuka chodzi za 670 hrywien, ale można kupić kilka naraz, żeby zaoszczędzić na przesyłce. Jeżeli komuś nie odpowiadają polskie wojskowe racje żywnościowe, to pan Walerii ma w ofercie przysmaki z wielu zakątków świata. Na przykład amerykańskie racje żywnościowe i są one zauważalnie tańsze, tylko 520 hrywien i można kupić aż 12, by zaoszczędzić na przesyłce. Specjalnie zaprojektowany dla armii amerykańskiej MRE zapewnia wysokokaloryczny i bogaty w składniki odżywcze profil, który pomaga utrzymać energię i wytrzymałość w każdej sytuacji. Każdy składnik MRE jest starannie dobrany, aby zaspokoić Twoje potrzeby żywieniowe i dostarczyć Ci potrzebnych witamin i minerałów. Nie przegap swojej szansy na wypróbowanie niezrównanej jakości lutu MRE American Military Dry Soldier. W sumie słowo lód bardzo tutaj dobrze pasuje. Bądź gotowy na każde wyzwanie i zapewnij sobie niezawodne i pełnowartościowe źródło składników odżywczych. MRE to nie tylko jedzenie, to niezawodny partner w Twoich przygodach i przetrwaniu. No i na foto mamy włoskie kiełbaski, wołowinkę w barbecue i coś takiego jak Blue Line. A może kuchnia kanadyjska? Proszę bardzo, pan Walerii ma w ofercie menu numer 19, czyli wołowinka z makaronem ravioli. Słuchaj, przeznaczony jest na jeden lub dwa posiłki. Zawiera danie główne, śniadanie, obiad lub kolację, dodatek, pieczywo, przekąski, deser, napoje i słodycze. Bardzo kompaktowe i poręczne opakowanie. Posiłki można spożywać na ciepło lub na zimno, pakowane w torebki retortowe. No generalnie pan Walerii ma w ofercie jeszcze kuchnię duńską, fińską, francuską oraz ukraińską. Ma także na sprzedaż nowe laptopy Apple, a także osprzęt do nich. Oczywiście nie musimy się ograniczać do jednego sprzedawcy. Bardzo podobny asortyment oferuje użytkownik Walera, chociaż polskie racje z logotypem Kancelarii Premiera są nieco droższe, bo kosztują 699 hrywien za sztukę i można je kupować po 5 naraz, by nie przepłacić za przesyłkę. Oferta bardzo podobna do konkurenta. Panowie mieszkają w tym samym mieście, mam wrażenie, że pracują w tym samym magazynie, czyli kuchnia krajów NATO, sprzęty Della, Apple'a, czy laptopy, czy osprzęt biurowy, klawiatury, myszy. Generalnie jest więcej takiego specyficznego doboru asortymentu, czyli racje żywnościowe
krajów NATO, produkty Apple'a i drobna elektronika. Tutaj co prawda mniejszy asortyment plus jakieś używane ciuchy. A na prawdziwych smakoszy czeka żywność z edycji limitowanej, jak chociażby American Humanitarian. Cywilne racje żywnościowe HDR to wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych racje żywnościowe przeznaczone do zaopatrzenia ludności cywilnej i innego personelu niewojskowego w kryzysach humanitarnych i klęskach żywiołowych. Aby zamówić, podaj swoje dane lub możesz skorzystać z dostawy Olk. Ograniczona ilość. Pospiesz się, aby otrzymać dzienną suchą rację żywnościową American Humanitarian. W ofercie znajdują się także polskie racje żywnościowe z logotypem kancelarii premiera, a także laptopy bądź osprzęt Apple'a i Dell'a. Już nie pamiętam szczegółów, wszystko macie na ekranie. Generalnie nie ma sensu pokazywać Wam każdej takiej aukcji, ponieważ jest ich zatrzęsienie. Wysypało racjami wojskowymi na ukraińskim OLX-ie. Co prawda nie ma ich tak dużo jak Starlinków, ale jednak, jeżeli ktoś by chciał znaleźć coś dla siebie, to na pewno znajdzie, więc smacznego. A jeżeli macie trochę czasu, to zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv od sypywania, który boryka się z awariami, od awarii do awarii, ale pamiętajcie, że zbieramy na serwerownię, na pewno znajdą się też osoby, które pomogą w oprogramowaniu, stworzymy coś większego, ale wszystko pomalutku, na razie cieszymy się z tego, co jest, mimo iż nowych filmów nie można dodawać, to można oglądać stare, archiwalne filmy z tego kanału, których nie ma ani na YouTubie, ani na CDA. Zapraszam także na mój profil na Twitterze, wpiszcie Uszyń czy Uszynek na Twitterze, to Wam wyjdą moje wpisy. Pamiętajcie, awatar z ministrem rolnictwa, a także na mój kanał poboczny, gdzie gram w gry komputerowe, na YouTubie wpiszcie Tatusiek. No a jeżeli ktoś lubi sobie pograć, to myślę, że miło spędzi czas. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Jestem tutaj dla Was i mam nadzieję, że będziecie przechodzili po nowinki, które do Was wynajduję. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.